Proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Począć sztandarowy sztandar prowadzić. Zadań. To Państwo powodujecie, że otwierają się przed Gorzośląskimi uczniami nowe
egocentryczności, jaką otaczacie dzieci i młodzież, stanie się oni wartościowymi ludzi, otwartymi na świat i drugiego człowieka. Realizacja zadań szkoły nie byłaby możliwa bez udziału pracowników niepedagogicznych szkoły. Dzisiaj za Państwa trud serdecznie dziękuję. Wyrazy uznania kieruję wobec jednostek samorządów terytorialnych, których troska i działania procentują rozkwitę naszych szkół procentów. Proszę przyjąć gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę oraz życzenia pełnej realizacji zamierzeń związanych z rozwojem kolejnych Państwu szkół. Wszystkim Państwu życzę radości z efektów podejmowanych przedsięwzięć, entuzjazmu w dążeniu do wyliczonych celów, satysfakcji z sukcesów oraz wiele zdrowia i osobistego szczęścia. Proszę Państwa, drodzy uczniowie, rodzice, koleżanki, koledzy, ja niezmiernie się cieszę, że edukacja w naszej szkole jest bardzo wysoko oceniana, doceniana, co widać po tutaj w Waszej obecności i w sposobie podejścia do tego święta w dniu dzisiejszym. Przywdzialiście eleganckie stroje, to symbol takiego Waszego szacunku do nauczycieli, którzy są zwolnieni z tych eleganckich strojów, nie wiemy dlaczego, proszę się nie martwić, to nie jest wielkość zadań w Waszą stronę. Edukacja i to święto jest tak ważne, że przewodniczący samorządu szkolnego Seweryn Wojnacki przyspieszy swój powrót z Warszawy, gdzie prezentował szkołę znakomicie. Przejmował się, że może nie są dzień dzisiejszy, a bardzo mi zależało, żeby praktycznie ostatnim takim swoim wystąpieniem jako charakterze przewodniczącego samorządu szkolnego jednak się z nami wszystkimi tutaj spotkać. Jest to święto potocznie znane od nauczyciela. Ja tutaj z wielką radością tak osobiście bardzo głęboko dziękuję moim koleżankom, kolegom, popatrzom, nauczycielom za to, że wspomagają mnie nieustannie w podnoszeniu jakości pracy szkoły. To jest rok na rok, mamy coraz lepsze wyniki, coraz więcej młodzieży dostaje się na wymarzone kierunki studiów. To jest zasługa Waszych nauczycieli, o których trud należy podkreślić właśnie w dniu dzisiejszym. Nie możemy jednak zapomnieć, że ta praca nauczycieli nie byłaby taka sympatyczna, gdyby nie wsparcie ze strony pracowników administracji i obsługi. Nie zapomnijmy, że w tym dzisiejszym Dniu Święta Edukacji Narodowej to dzięki Pani Sekretarce nauczyciele mają szybko skserowane testy, Wy macie szybko testy, rozmaite kserówki. Dzięki Paniom sprzątającym macie papier toaletowy w toaletach, ale czyściutko w korytarzach, tutaj aule też przeżywały Panie, żeby dzisiaj było wszystko porządnie. Dzięki Panu konserwatorowi macie ciepło w szkole. Także to są wszystko, wszyscy pracownicy szkoły to naprawdę wielki skarb. No i oczywiście szkoła nie funkcjonowałaby bez organu prowadzącego, jakim dla nas jest starostwo powiatowe. Nie ma niestety w tej chwili z nami pana starosty i niestety nie mogli przybyć, bo no dzisiaj jakiś szczególny dzień ciężko było później spotkać się z nauczycielami. Dzięki organowi prowadzącemu kończy się budowa sali gimnastycznej. Także niedługo będziemy korzystać z pięknej nowej sali. Dzięki organowi prowadzącemu nasza szkoła się rozwija. Słuchajcie, słyszycie w mediach, że wiele szkół się zamyka. W wielu szkołach jest źle. W naszej szkole zatrudniono w tym roku aż 10 nowych nauczycieli. Niektórzy na zastępstwa, to prawda, ale 10 osób do szkoły, 10 pedagogów przybyło. Przybywają, została podjęta decyzja, także dwie panie sprzątające do sali gimnastycznej. To wszystko dzięki trosce organów prowadzących. No i oczywiście szkoła też nie funkcjonowałaby tak pięknie, gdyby nie wasi rodzice. Wielkie ukłony w ich stronę.
tutaj zapraszam serdecznie na scenę przewodniczącą Rady Rodziców, ponieważ gości występuje. Głony wielkie w stronę pani Janiny Konieckiej. Proszę Państwa, w szkole nikt finansowo nie było dobrze. Ale to, co rodzice w tym roku wyprawiają, żeby zakupić nowe ławki, które byłyby przydatne, które można będzie ustawić na maturze, to się w głowie nie mieści. To zasługa pani Marii Koneckiej oraz wspierających ją członków zarządu Rady Rodziców. Zabiegają o sponsorowanie ławek, gdzie tylko mogą. Osobiście wiadomo nam, że już w tej chwili są znaczne wpływy na konto Rady Rodziców i te pieniądze będą przeznaczone właśnie na zakup nowych ławek. Zresztą Rada Rodziców ma szczęście tutaj do wspaniałych rodziców, do cudownej Rady Rodziców. Wspierają nas od wielu lat, ale pani Maria Konecka w tym roku naprawdę czyni działania. Nie jestem bardzo i za to dziękuję. I okej. Dziękuję, witam Państwa serdecznie. Ja jako przewodnicząca Rady Rodziców chciałam wszystkim nauczycielom i wszystkim współpracownikom szkoły złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia i samych przemiłych chwil w szkole. Dziękuję bardzo. Otrzymają nagrody starosty powiatowego niektórzy nauczyciele. Wielu nauczycieli otrzyma nagrodę dyrektora. Samą nagrodę dyrektora otrzyma także otrzymają także pracownicy niepedagogiczni później to nastąpi. Ja dziękuję tutaj oficjalnie wszystkim, nie tylko tym, którzy nagrodę otrzymają, bo to w każdym roku się zmienia, w drugim roku pracy nauczyciela otrzymują nagrodę później. My tutaj mamy szczęście do naprawdę wspaniałych nauczycieli. Ja wiem, że wy niekiedy na nich narzekacie, ale potem po latach wspominacie z łezką w oku, tęsknicie za nimi i jesteście dumni, że właśnie z takimi nauczycielami mieliście do czynienia. Wyróżniacie się na tle innych studentów. Spotykacie nas później i mówicie, dostałam się na studia, takie, na które trudno było się dostać. I jestem i sobie świetnie radzę. Mam świetne wyniki z angielskiego, jestem najlepszy w grupie. Mam świetne wyniki z chemii, z biologii, z fizyki, z innych przedmiotów także. Więc jeszcze raz ukłonę w stronę koleżanek i kolegów, a Wam życzę w tym dniu Waszego święta, żebyście mieli dużo radości tutaj z tego, co na tej scenie się za chwilę będzie wyprawiało. I miłego popołudnia, miłego świętowania, bezpiecznego, spokojnego, zdrowia, zdrowia. I nauki pocie czoła, żeby sukcesy osiągać coraz to nowe. Dziękuję pani dyrektor. A teraz zapraszam na scenę uczniów klasy drugiej D, którzy w imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły podziękują nauczycielom i pracownikom szkoły za ich pracę, cierpliwość i wyrozumiałość. Droga Rado Pedagogiczna, dziś Wasze święto, tak jak nigdy, właśnie dziś skupiamy nasze myśli wokół Was. Pragniemy Wam powiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Drodzy pracownicy szkoły, dziękujemy Wam za to, że w szkole panuje ład i porządek. To sprawia, że czujemy się w niej bezpiecznie i panuje ciepła atmosfera. Niech Wam nie zabraknie nigdy zdrowia, nie szkoła w dom się wspólnie zmienia. Praca nauczyciela to praca niełatwa, bo często krnobna jest dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić. Który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. Drodzy wychowawcy, rozkrzewiacie wiadomości.
wyjaśniała nasze ciało świat. Światło cnoty i mądrości. Czymże wam się wdzięczamy za to życie naszej duszy? Za to tylko ci życzymy, że choć czas i skały kruszy, uczuć naszych nie odmieni, nie ugaśnie tych płomieni. Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć. Kiedy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, że miłość i życzliwość często znajduje u nas w niej się. Klasa druga D rozda spełne upominki dla nauczycieli.